I'm a racing car, passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, 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 there's no stopping me. I'm bending through the sky, 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light, I wanna make a supersonic man out of you. Don't stop me now, I'm having such a good time. Having a ball, don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. Don't stop me now. Don't wanna stop at all. Yeah, I'm a rocket ship on my way to Mars. On a collision course, I am a satellite of out of control. I'm a sex machine ready to reload. Like an atom bomb about to explode. Burning through the sky, yeah, 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light, they wanna make a supersonic man out of you. Nagrodę za uśmiech roku otrzymuje pani Marta Szykę. Już nie zdejmuję, w dystansie. Dziękuję serdecznie, dziękuję. Dziękuję. Nagrodę za nauczyciela wszechstronnego, uzdolnionego dostaje pani Agnieszka Krasnodębska. Nagrodę najbardziej kolorowego nauczyciela otrzymuje pani Agnieszka Szymańska. Nagrodę za oazę spokoju dostanie pan Marek Szparaga. Nagrodę za osobowość roku otrzymuje pani Katarzyna Chojnacka. Nagrodę sportowca roku dostaje pan Piotr Poncerewicz. Nagrodę za humor roku otrzymuje pan Piotr Drozdowski. Nagrodę eleganta roku otrzymuje pani Ewa Chmielewska, która jest nieobecna. No właśnie stąd to pozytywne. Staram się w każdej sytuacji odnaleźć jakąś radość. A tak na poważnie, no myślę, że to z charakteru wynika. Genetyka chyba. Moi rodzice dosyć pozytywnie byli nastawieni do życia i zawsze uczyli mnie, że mam w życiu codziennym odnajdować radość. No to staram się to czynić. Uczniowie wybrali panią jako nauczyciela wszechstronnego. Czy ma pani może jeszcze jakieś talenty, zainteresowania, o których nie wiemy? Myślę, że większość moich zainteresowań związana jest z literaturą i sztuką, o czym wiecie. Natomiast myślę, że nie wszyscy wiedzą, że bardzo lubię zwierzęta. W tej chwili mam już ich niewiele w domu, bo tylko 9. Natomiast w pewnym momencie w moim domu było 13 różnych zwierząt. W tej chwili jeszcze hoduję jeżyki pigmejskie, mam je dwa.
No i mam tylko psy i koty. Wcześniej jeszcze w moim domu były lotopałanki, czyli latające wiewiórki, mówiąc bardzo, bardzo w uproszczony sposób. Pająki, kraby, gekony. Przeszłam też przez różne inne i latające, i biegające zwierzątka. I jeszcze jedna rzecz, którą też bardzo lubię i w tej chwili już rzadziej, ale wcześniej bardzo chętnie uprawiałam, to żeglarstwo. Od momentu, kiedy mając lat 16 poznałam mojego obecnego męża i po raz pierwszy pojechałam na Mazury, to od tamtej pory co roku żegluję po Mazurach. Czy istnieje kolor, którego nie ma Pani jeszcze w swojej szafie? Nie przepadam za różowym, więc nie ma go do żadnej szafy. Dobrze, to w takim razie jaki jest Pani ulubiony kolor i dlaczego? Turkusowy, bo kojarzy się z morzem, takim chorwackim morzem. Dlatego go lubię. Co sprawia, że zachowuje Pan zawsze spokój? Czy ma Pan jakieś złote zasady, dzięki którym nigdy się Pan nie denerwuje? Stanowczo zaprzeczam tej kategorii, zaprzeczam, że tak powiem, tej wypowiedzi, którą usłyszałem. Jestem człowiekiem bardzo impulsywnym, bardzo energicznym i nie stanowię żadnej oazy spokoju. Widziałam wiatr o siwych włosach, roznosił spokój wśród pól. W ciepłe babie lato kości grzał. Innym razem lasy kosił, spadał ostrzem z gór. Młody był, Bogiem był i gnał, wolny tak. Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody, zaplącze drogi. Moim autorytetem, takim jeszcze szkolnym, była moja polonistka, która nauczyła mnie chyba właśnie miłości do literatury, do języka polskiego. I takie moje wzory, to chyba te największe, to te wzory literackie. Bardzo cenię sobie pisarstwo Olgi Tokarczuk, bardzo sobie cenię pisarstwo Brunona Schulza, to z autorów polskich. Natomiast z autorów zagranicznych, bliskim mojemu sercu jest Michał Bułhakow, Franz Kafka. Także taka literatura oniryczna, pozwalająca przenieść się trochę w świat marzeń, wyobraźni, ale też niezwykłe mistrzostwo języka polskiego, słowa,
to jest chyba dla mnie taki największy wzór, jeszcze w tej chwili nie dościgły i chciałabym kiedyś właśnie umieć jeszcze sprostać takim wymogom pisarskim, żebym miała chociażby iskrę tego talentu, to te moje właśnie literackie autorytety. Co sprawia panu największą radość w szkole? Codziennie rano widok przerażonych uczniów. Co najbardziej poprawia panu humor w szkole? Jak uczniowie dostają szóstki z matem z klasówek. Czy w wolnym czasie uprawia pan jakieś sporty? Jeśli tak, to jakie? Uprawiałem i uprawiam po niektóre. Uprawiałem w wolnym czasie wspinaczkę przez wiele lat, wspinaczkę sportową, skałkową i bieganie. Plus ćwiczenia w siłowni przez też długi okres czasu. Teraz z tego pozostało bieganie. I na stare lata stwierdziłem, że jeszcze chyba rozpocznę znowu ćwiczenia w siłowni, gdyż z wiekiem zaczynają zanikać mięśnie. Co sprawia, że na pani twarzy uczniowie zawsze znajdą uśmiech? To może pokażę ten uśmiech. Co sprawia? No uczniowie sprawiają. Ja naprawdę lubię swoją pracę i bardzo, bardzo lubię uczniów. I oni sprawiają, że na mojej twarzy pojawia się uśmiech. Dobrze. A skąd pani bierze tyle pozytywnej energii? No od was oczywiście. To jest tak. To jest taka praca, w której świat się nie starzeje. I ja się czuję przy was po prostu młoda. Dookoła ludzie się nie zmieniają. Są wciąż te same roczniki. Ja od was czerpię tą pozytywną energię. Także bądźcie pozytywni, to ja też będę pozytywna. Godzina za godziną, w asyście dzwonka, szarpanych nerwów, dni w pracy płyną. Musisz pilnować, by klasa nie spała. Chcesz sprawdzić listę, a Librus znów nie działa. Choć na lekcjach czasem śpią, do nauki rzadko mówią.